Hej, cześć siemaneczko, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Foot Street Racing. I tak, dzisiaj przejdziemy sobie do trybu wyścigów drużynowych. Zrobimy sobie pierwszy wyścig drużynowy. Najpierw powinieneś zagrać w samouczek, aby poznać podstawy wyścigu drużynowego. Odwiedź salon sprzedaży, aby zakupić samochód. W garażu drużyny znajdują się twoje samochody, możesz stamtąd je naprawiać lub sprzedawać. Wiadomo. To mamy pojedynczy wyścig, wyzwania, o tych co mówiłem, jak widzicie wszystkie pozablokowane, mieliśmy je dostępne, znaczy to są podobne wyścigi jak w dwójce. Tutaj mamy tutoriale jakieś, za do tego sobie przejdziemy, pojedynczy wyścig, drużynowe eliminacje, ale to nie wiem, to chyba możemy sobie wybierać tutaj. Drużynowe mistrzostwa, my za to się zabierzemy, tylko przejdziemy sobie samouczek, zobaczymy co tu. Tutorial, sweeting. Kurde. Co? Dobra, jestem z powrotem. No, dużo się tu dowiem z tutoriala. Jestem, kurde, niby po polsku wszystko, a tutaj gówno. Kontynuuję. I co, okrążenie 1 z 4. Walić to wychodzę, bo to i tak, widzicie, menu mam po polsku, a tutaj... To gówno. Walić to i idę od razu na wyścig drużynowy i mistrzostwa. Będę się tylko pierdzielił. Mamy trzy tryby. Wydajność klasyczny. Wysoka wydajność, garaż, salon samochodowy. Salon samochodowy, czyli tu możemy sobie kupić. Oczywiście mamy je zablokowane. Mamy 9000 odłożone. Dobra, lecimy sobie klasyczny. A ma... Amator i zaawansowane, dwa tryby. A, bo nie mam żadnego samochodu, na to wychodzi. No i no właśnie, salon samochodowy, ten 6000. Dobra, bierzemy sobie Honda Mustanga. Lecimy klasyczny, amator. A, musimy... Kuźwa, zapomniałem, że dwa są potrzebne. Jak ja mam teraz je kupić? Ten drugi, wysoka garaż. Nie to... Salon samochodowy, o. Koszty 3000. Nie kupię, no bo ja nie mam kasy. A nie. Starczyło mi, o kurde. Nie wiem, jakoś się zamotałem i nie udało mi się. Jak widzicie, teraz bez problemu. Możemy ruszać. Trzy drużyny. Trzy wyścigi. I będziemy działać. Dobra, let's go. I musimy uzyskać pierwsze miejsce w wyścigu drużynowym. Tak więc jedziemy.
Dobra. Pierwsze miejsce jeszcze nie ma. Tam byłem ostatni, kurde. Niedobrze. Kurde, mnie też wyniosło tutaj. Ajajajajaj. Które by się tu przełączało? Blokada. A ja nie chcę bloku, tylko się na niego przełączyć. Zablokował go. Sukces. A, WS. Dobra. Mamy tutaj piąte miejsce i zajmujemy pierwszą pozycję. Teraz jeszcze bardziej. No, tutaj widzicie już, przeciwnicy walczą ostro. Ten nas próbuje przyblokować, ale wykiwaliśmy go i wysunęli. Nasza drużyna jest na pierwszym miejscu, obydwa samochody prowadzą, znaczy, no wiecie, bo to się nie liczy, który tam dokładnie będzie pierwszy, tylko żeby uzyskać dużą liczbę punktów. Te wyścigi już są dłuższe, bo mają cztery okrążenia. Dobra, jest git. Teraz się cofnę na niego. Niektórych tych wydajność chyba, czy wysoka wydajność, to będziemy musieli jechać chyba trzema samochodami. Z tego co pamiętam. O, tu widzicie, jak to się normalnie przehamowało nas? No naprawdę, to jest... Ból dupy. Żal dupy ściska niestety. Ale lecimy. A tego co tak zamutało? Ja będę się przełączał, żeby wam nudno nie było. Panowie, jedziemy zgodnie, żebyśmy dojechali. Nie kłócimy się tu, kto ma być pierwszy, bo to wiadomo, to jest... Musimy uzyskać maksymalną ilość punktów. Znaczy, no, żeby mieć większą ilość punktów. O, zbliżyli się. Muszę się na tego przyłączyć, bo tu będą atakować mnie od tylca. Zaraz. Dobra. Drafting. Tutorial to podstawa, w moim przypadku nie. Bo jak normalnie zauważyłem tą liczbę okrążeń, że wszystko mam nie po polsku, to mnie... Już mi się odechciało. Bo po co go przechodzić, jak i tak nic nie zrozumiem praktycznie. No coś tam może bym wyczytał, ale no, bym się to męczył i w ogóle męczarnia też dla was. Moje to nucenie takie by było, no, i wiecie, ogólnie. I tak, mam drugi odcinek serii. O kurde, trafiliśmy na siebie. Ostatnie okrążenie, dojeżdżamy do mety. Jesteśmy na prowadzenie w kontakcji. Idziemy. Fałtek. Yeah. Ważne, że piersi. No nie wiem, po co mnie to przełącza. Przed metą. Dobra, Ford wygrywa. Nagrody z wyścigów, gratulacje. Wyzwanie i 1000. A 1000 dostaliśmy za jeden wyścig, dobra. Mam nadzieję, że teraz większą ilość dostaniemy kasy. Bo jak na razie na żadne auta na nas nie będzie stać. Później się odblokują auta, pewnie. Zresztą to wszystko, do wszystkiego dojdziemy. Tutaj działamy ostro, pięknie. Wysunęliśmy się na prowadzenie. Ja się przełączam na przeciwnika.
O, to pięknie. O, widzicie? Odpalił jakieś nitro. Jestem ciekawy, co to. Pięknie. Nie wiem, drafting czy coś w strumieniu. Dobra, nasza drużyna na prowadzeniu już. No jestem ciekawy, jak z tym draftingiem. Bo tutaj widzę, że w tutorialu coś pisało o draftingu. Ale tutaj nic mi nie widzę, żeby się ładowało. Żadne okienko ani nic. Bokiem, pięknie. Nieważne czym, ważne, że bokiem. No i tu draftingu żadnego nie mam. Podwojony blok. Aha, razem mamy blokować czy coś. Jakoś tu można to działać tym. Ale to jest mało inteligentne według mnie. Ciężko, żeby kogoś przyblokować. Ale może się przydać. Dobrze, że taka funkcja jest. Tutaj mamy ładne kurde. O, ładne miasto. A za tutaj elegancko. O, zerwałem. Jednak te samochody nosi. No i oczywiście mamy tutaj tryb zręcznościowy, nie ma tu żadnej symulacji oczywiście. Jak to było w Fordzie 2. Już nie pamiętam nawet kolejności serii Ford Racing, bo wiem, że no owszem, jedynka była pierwsza, wiadomo. Później nie wiem, czy była dwójka, czy Street Racing, ale chyba dwójka, bo Street Racing lepiej wygląda i ma uszkodzenia samochodów, a w dwójce tego nie było. W dwójce nie było uszkodzeń samochód. Były normalnie, wiecie, niezniszczalne samochody. Mogliśmy walnąć ściany z prędkością, nie wiadomo jaką, i nic się nam nie działo. Co my tak bez przerwy siebie tylko wyprzedzam? Oh shit. Ale to zrąbałem. Też nie mam ręcznego, nie wiem, pod którym mam ręczny. Ciekawe, czy jest w ogóle tu ręczny w tej grze. No, ale powinien być. Spróbujemy tutaj jakoś super wejść. Oh yeah! Trochę się czuję jak w San Francisco, jakbym grał w Drivera San Francisco. Jednak jeszcze w Drivera nie grałem, oglądałem tylko filmiki. Ale też planuję nagrać Drivera. Więc może czwórkę i San Francisco, możecie sobie, nie wiem, może będą tu jacyś fani, będą czekać na tę serię, tak więc mówię wam. Ajajajajaj, co ty ze mną robisz? Nie, jedzie do mety, bo i tak przed metą mnie przełączy. Wow, wow, wow. Staruszku, co ci tak wyniosło? Widzicie, ten RS lepiej wyglądał, chyba że jest nowszy. Ten to przypomina Forda Escorta MK1. Dobra, jest dobrze. Nagrodę, jak widzicie, Gran Torino Sport i 1000 kasy. Dobra, jedziemy w następnym wyścigu. O, uderzyłem naszego, przykro. Maska, widzicie, uderzyliśmy bokiem, a maska rozwalona, dziwnie. Ale dobra, nie będę się czepiał. A ten co tak zwolnił? A, bloka chciał robić, aha. Dobra, przełączamy się. Ten miejsce radzi, a my tu będziemy działać. Yeah, tak się jeździ. I kurde, u mnie żadne nitro nie odpala się, ani nic. A może u nich tylko jest takie coś, że jadą z tym strumieniem powietrza i
No owszem, mi się wydaje, że ten samochód szybciej jedzie. O, blok chcieli zrobić, ale im się nie udało. Zobaczmy, jak on wejdzie tutaj. Aha. Spoko. Dobra, będziemy jechać za nim, blokować tamtych. 3 okrążenia tutaj mamy, już nie 4. Podwojony blok. Blok fire. No, może się zbliżę wtedy. Wykonamy blok. Oh yeah. Tu jest, no właśnie na taki większy. Niepotrzebnie działa. Jedź. Zbliża się kolo RS-em, ale jednak tu jeszcze nic wiele zdziałać nie może. Ostatnie okrążenie, o, a mnie wyniosło. Ale za go dogonimy tutaj Mustanga, wycie kit. Yeah, idziemy razem, jak szybciej ściekli. Ha! Wohohohoho, que pasa? Myślałem, że on się zaczął polić, ja to widzę. Co on tak, kurde, gdzieś? Nie wiem, czy... Tak aż mocny dym idzie? O kurde, widzę, że tu nam siedzą. A z niego jakby się kopciło. Ostatni zakręt, żebyśmy tylko tego nie zrąbali. Ha! Perfekt. No, zapomniałem o tym. Że musi się oczywiście przełączyć. I 1200 tutaj kasy. 8000. Wszystkie za wyścigi na pierwszym miejscu. No i tak, drużynowy klasyczny. Jak widzicie, tutaj mamy amator. Druga klasy, drużyny dwuklasyczny, tylko klasyka. 3 wyścigi, wyzwania odblokowane. Jedno. Tam tutaj już 2 wyzwania. Wydajność, amator. No tyle, że te wyzwania się odblokują. Może wszystkie, to może bym dla was je nakręcił. Wysoka wydajność. O, tu już 7, to jest 14. Klasycznym jest 1, to będzie 3, to będzie 16. I wydajności jest po 8. Dobra, to będzie. Chyba się odblokują wyzwania. Ile my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, to chyba się wszystkie odblokują. Tak więc może zacznijmy sobie te wyzwania, jak się odblokują. O, nagrodę mamy też za te wyzwania, to dobrze, to gramy, kurde. No nie zauważyłem wcześniej, że są nagrody za te wyzwania. Mamy 5 okrążeń na wyrobienie się w tym czasie, w lepszym czasie. Dobra, czas ruszył, musimy przyjechać. Jak dostajemy kasę, to biorę się, kurde, bo to kasa nam się przyda do następnych wyścigów, znaczy do, żeby kupić te samochody lepsze. Bo jednak jeszcze chyba klasyczny będę musiał przejechać jeszcze raz.
Zobaczymy, jak będzie z kasą. Jak będzie starczyło na samochody do wydajności, to wiecie, to damy radę. No teraz musimy się streszczać, żeby się wyrobić w czasie. Mamy 19 sekund i ostatni zakręt. Długą prostą. Pięknie pokonany. Jedziesz, jedziesz. Mamy 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5. Jest. Udało się. Perfekt. No i 2000 dostaliśmy. Następnie mamy indywidualne. Końcowa pozycja pierwszy. Mamy eliminację. O kurde, bossem jedziemy. Oh, so sweet. Wszyscy jadą zresztą. Ale widzicie, wyzwania. Możemy nawet na początku nimi jechać już. Jedziemy o 3 okrążenia, czyli po dwójce będzie pewnie będą odpadali. Dobra, to jak na razie nie jesteśmy zagrożeni. Nie jesteśmy na zagrożonej pozycji, chociaż tu już jakiś inny jedzie. Nie, inne też jadą. Pięknie. Ale grzejemy, grzejemy. Musimy być na pierwszym miejscu. Zawsze za pierwszy dostaliśmy 2000, za to 2,5, no to 4,5 dostaniemy. To trochę jest kasy. I tam było 8000. Na koncie nic nie zostało. To byśmy mieli te 12 tysięcy. Przeznaczyli na jakieś te samochody do wydajności. Zresztą będę i tak będę musiał pewnie powtarzać je. Chociaż tych wyzwań później i tak trochę przybędzie, to te kasy będzie się zarabiać. Bo myślałem, że te wyzwania nie są no płatne. Myślałem, że one tak, wiecie, do zagrania sobie, nie? A tu jednak dostajemy kasę za nią. No i bardzo dobrze, podoba mi się. Czy jednak dla was je będę nagrywał? Dobra, teraz skupmy się na wyścigu, drugie okrążenie. Najgorszy zakręt, tutaj. Którego zawsze mam problemy z perfekcyjnym pokonaniem. Jeszcze mi plecy zaswędziały. Ale dobra, daję sobie radę, jedną kurde ręką jadę, a drugą się drapę. Piękny drifting. Po trawniku, jeba dzieleń, wyeliminowany Capri MK1. Dobra, mamy... Po dwóch zostało trzech, ostatnie okrążenie. Mamy nawet ładną przewagę, bo jak na razie widzę na map, na minimapie ich już nie ma. Dobrze. O, się pojawili. Na chwilę, tylko na chwilę. No, dźwięk silnika. Piękny, piękny. Dzięki. Dźwięki są ładnie odwzorowane. Ciekawe, czy pochodzą z prawdziwych Fordów. Na pewno. Mam nadzieję, że twórcy się postarali, że są te dźwięki. Ojojoj. Ojojoj. Było blisko, abym przegrał. Ale dobra, wyzwanie ukończone. Dobra, 2,5. No i tutaj z wyzwań to wszystko. Pojedynczy wyścig. Tutaj to jest dowolny, bo to nie... To możemy sobie jechać tak jako szybki wyścig. Nie jest obliczane ani nic. Ale tak, drużynowe mistrzostwa, jeszcze salon samochodu sobie zobaczę. Performance, czyli wydajność. Ten, ile? Koszt. Ja mam 15 tysięcy. Ten 19. 21 tysięcy, jest sporo kosztów. Jak widzicie, będziemy musieli... Kopimy fiestę. A, poczekajcie, bo jeszcze drużynowe... O, dobra. Wyścigi jednoosobowe, mistrzostwa. Wydajność. Wydajność nie mam tego zablokowanego. Więc ja w następnym odcinku przejdę tą już całe. Zrobię te po trzy wyścigi, tak? Trzy są chyba.
czyli 6 wyścigów z tych pojedynczych. No i zakończymy, a w następnym, czyli w czwartym odcinku będziemy się brać za mistrzostwa drużynowe. Powtórzymy sobie klasyczny, bo żeby nam kasy przydało się do wydajności, bo jak widzicie, do wydajności. Co to jest? A nie, bo to jest ten pojedynczy wyścig. No.